Zadanie ósme. W fabryce mebli z kawałka drewna w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 9 na 12 na 75 wycinana jest noga do stołu. Noga taka ma kształt graniastosłupa o podstawie ośmiokąta. Podczas produkcji jednej nogi powstają odpady, którymi są cztery jednakowe kawałki drewna, oznaczone na rysunku szarym kolorem. O kształcie i wymiarach podanych na rysunku. Do produkcji nóg używane jest drewno, którego 1 cm sześcienny ma masę 0,5 kg. W ciągu godziny produkuje się 15 takich nóg. Ile kilogramów odpadów wytwarzanych jest w tej fabryce w ciągu jednej godziny pracy? Zapisz obliczenia. Buch. Więc tak, musimy obliczyć objętość tego naszego odpadu, no nie? Więc to jest 1/2 razy, tu mamy 3 razy 4, bo to jest pole podstawy, tak? 3 razy 4 razy 75. Tak? Widzicie to? No i teraz trzeba to przeliczyć. To z tym jest 1, 2, czyli mamy 6 razy 75, czyli mamy 450 cm sześciennych. I mamy 4 takie odpady, czyli liczymy objętość odpadów przy produkcji jednej nogi. Czyli mamy 4 razy 450, bo mamy 4, no, 4 takie te odpady, no nie, 1, 2, 3, 4 i dlatego tutaj jest ta czwórka. To się równa 1800, tak, bo to mamy 900 plus 900. Centymetrów sześciennych. W ciągu godziny powstaje 15 takich nóg, czyli tu mamy w ciągu godziny, przepraszam Was, teraz w ciągu godziny to produkujemy 1800 odpadów. Czekajcie, bo tutaj coś za szybko dzisiaj chcę, myślę i chcę Wam wszystko pisać. 1800 razy 15. To się równa 27 tysięcy. I co dalej mamy? Centymetrów sześciennych. No i teraz wiemy, że te 27 tysięcy mnożymy razy 0,5 grama, tak? Czyli otrzymujemy połowę z tego. To jest 13500 gramów. W zadaniu pytają nas, ile kilogramów. Więc teraz pytanie do Was. Ile kilogram ma gramów? Pamiętacie? 1 kilogram to 1000 gram. Czyli podzielmy to przez 1000. 1000 kilograma to 1 gram. Więc się równa 13500 razy 1000 kilograma. Zera nam się skróciły i nam zostało co? 135 razy 1/10 kilograma, czyli to jest 13,5 kilograma. Tyle odpadów produkuje się podczas jednej godziny.